problemy pateca w trakcie wspinaczki, technika dopały, sutonator piesiki, Hajduk Gaming. W trakcie wchodzenia na Mount Everest patec napotkał nie lada problem. Z pewnych źródeł dostaliśmy informację, że musiał używać wzmocnionych lin do wspinaczki. Przyczyną były jego stalowe jaja. Po raz kolejny Jakub Patecki przełamuje swoje bariery, tym razem wybrał się na wycieczkę na Mount Everest. W jego Instastories możemy dowiedzieć się, że cała akcja przebiegła pomyślnie i Kuba już sobie schodzi do domku i za jakiś czas możemy się spodziewać na jego kanale serii z wyprawy na Mount Everest. Oczywiście Kuba nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie zorganizował jakiejś dodatkowej akcji. W tym przypadku jest to zbiórka na fundację Cancer Fighters, gdzie w trakcie nagrywania jest to już prawie 900 tysięcy złotych. Udało się, proszę Państwa, zakończyliśmy zbiórkę. Niesamowicie duża kwota. Dzięki wielkie za wpłaty. Naprawdę dziękuję. Jestem mega zadowolony, że udało nam się coś takiego odpulić. Jeżeli szukacie jakiegoś synonimu dla słowa Sigma, może być to patec. Damian pyta swoich widzów o technikę pompek na poręczach. Obiektywnie rzecz biorąc, jeżeli wytnie sobie ze dwa żebra, no to będzie to technika dopały. Sutonator szukał system, gdzie przygotowując się do walki zrzucił 14 kg. Aby nie wykryto u niego nielegalnych substancji, jego sekretnym składnikiem przygotowań był mocz Natana Marconia. Dawaj ten mocz! Zdrówko, widzowie! To jest mój, to jest majster. Czekaj, tutaj na górze. Pasud jest twórcą, który tworzy bardzo kontrowersyjne treści do internetu, mimo tego przygotował się do walki i pokazał bardzo fajną formę. Wychodząc do poprzednich walk wnosił do oktagonu taki piwny, tatusiowy brzuszek. Patrząc na przebieg walki oraz na formę, można powiedzieć, że Pasud wziął się za siebie i miejmy nadzieję, że jego kariera pójdzie w ten sportowy tryb życia. Piotr Hajduk wkracza w branżę gier. Plotki głoszą, że podpisuje kontrakt z CD Projekt Red i w końcu ich wszystkie gry będą zoptymalizowane. Jeżeli podobały się newsy, oczywiście zostaw łapkę i komentarz, a jeżeli chcesz pomóc w tworzeniu tych newsów, wbijaj do mnie na Discorda i tam możesz wrzucić jakieś ciekawe tematy. Dzisiejszych newsów to było na tyle. Pozdrawiam cieplutko.